Witam serdecznie, drodzy Państwo. Na początku kompletnie oczywista informacja dla każdego mojego widza. Drodzy Państwo, ja nikogo w tym filmie nie zamierzam zniechęcać do szczepień. Nic, co tutaj powiem, nie jest zniechęcaniem kogokolwiek do szczepień. Dlaczego to jest oczywiste dla każdego mojego widza? Bo ja generalnie na kanale wideo prezentacje nikogo do niczego nie zniechęcam. Nie podejmuję za nikogo żadnych decyzji. Uważam, że każdy ma swój rozum i powinien się nim kierować. To, co ja robię, to rzetelnie przedstawiam informacje i je komentuję. Nikogo do niczego nie zniechęcam ani nie zachęcam, niezależnie od tego, o co chodzi. Jeżeli ktoś mnie pyta, czy zainwestować złoto, to ja mu mówię tak, to Twoja decyzja, Ty będziesz żył z jej konsekwencjami, Ty musisz ją podjąć. Ja jej za Ciebie nie podejmę, nie będę Cię do tego zniechęcał, nie będę Cię też zachęcał, podobnie jest ze wszystkimi innymi rzeczami. Drodzy Państwo, a fakty, a fakty są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe i chciałbym je zadedykować wszystkim tym osobom, które mają nadzieję, że to, co nas otacza, się szybko skończy. Drodzy Państwo, w czasie, gdy Boris Johnson przekonuje swoich redaków do cytuję, tego ostatniego wysiłku, w tej samej Wielkiej Brytanii ministerstwo Skarbu ujawnia w The Sunday Times, że będzie potrzebowało około 5 miliardów Funtów na dodatkowy program, tak zwanych boosterów, które będzie trzeba podawać społeczeństwu co mniej więcej 3 do 6 miesięcy. Także Boris Johnson mówi o ostatnim wysiłku, i tutaj mówi o trzeciej dawce, i to już ma być koniec. Ostatnia prosta. Natomiast Ministerstwo Skarbu szykuje kasę, żeby tych boosterów było. Co nie miara co mniej więcej 3-6 miesięcy, co w pewien sposób nawiązuje do mojego vloga bodajże wczorajszego, w którym to e, światowe media chwaliły Austral Australię, że ma 11 dawek dla każdego obywatela. E, no właśnie, także a, i ganiła Polskę, że Polska ma za mało, a Polska też ma wielokrotnie więcej niż aktualne zapotrzebowanie, ale poza tym, to co jest jeszcze ciekawego? Ciekawa jest, jest również to, że gdy my w Polsce e, zmagamy się z czwartą falą, we Francji już zapowiada się falę szóstą. I tutaj przedstawię Wam artykuł, tytuł z artykułu z Wirtualnej Polski. Eksperci wskazują, kiedy uderzy szósta fala koronawirusa napędzana Omikronem. To we Francji, drodzy Państwo. Zaraz będziemy czytać sobie te wszystkie Artykuły je sobie komentować, ale co też warto powiedzieć, prawdopodobnie na tej szóstej fali we Francji się nie skończy, gdyż już z innego artykułu wiemy, że omikron to nie koniec. Drodzy Państwo, wirtualna Polska, która była już tu przywołana w artykule pana Macieja Zubela, w samym tytule mówi: Francja, odkryto nowy wariant koronawirusa. Omikron to nie koniec, czyli skoro omikron to nie koniec, omikron wywoła szóstą falę, to oda to, to, to nie będzie ostatnia. Swoją drogą z tymi falami, to też jest tak za tak dziwnie, że się tak wyrażę, a przynajmniej no nie fajnie. Francja jest biedna. Drodzy państwo, Francja jest biedna, bo gdy my, no kalendarz jest taki sam, nie? Jesteśmy mniej te, tego samego dnia we Francji i w Polsce, no to gdy my mamy czwartą falę, która też jest ciekawa, o niej za chwilkę będziemy sobie mówić, no to słuchajcie, Francuzi mają już Aktualnie falę czwartą. Pierwszą mieli, tak, pierwszą mieli tak, wtedy gdy był ten totalny lockdown, gdy to się zaczynało, czyli tak, marzec, kwiecień 2020. Drugą falę mieli tak, październik, listopad, październik, listopad 2020. Potem mieli taką bardzo dziwną, bardzo rozwleczoną falę, która trwała, słuchajcie, aż do maja i to była. Trzecia fala, ona tak trwała powiedzmy od stycznia do maja, bardzo, bardzo długa fala. Potem czwartą falę mieli mniej więcej w sierpniu. Nam ta fala została na szczęście oszczędzona, a teraz mają yy, yy, piątą, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, drodzy Państwo, mają już piątą falę oni w tym momencie. Aż tak, tak, oni już w tej chwili mają, drodzy Państwo, piątą falę, a szykują się na szóstą. Za chwilkę będziemy mówić, kiedy ta szósta. Jest to bardzo ciekawe, no bo jakby to ładnie powiedzieć, no, wygląda na to, że już Francja jest jedną falę do przodu w stosunku do nas, a jest to kraj, który generalnie przez dłuższy czas był prekursorem obostrzeń w Europie i dopóki Austria nie wymyśliła zamykania ludzi w domu i robienia kolejnego lockdownu takiego że nie wolno wychodzić i zamykania w więzieniu ludzi niezaszczepionych, a Niemcy nie wymyślili, żeby biednym ludziom, którzy mają prawo wychodzić do sklepu, znaczy to nie biednym w każdym razie ludziom, którzy mogą wchodzić do sklepu, zakładać takie opaski, które się bardzo mocno kojarzą, zwłaszcza, że to Niemcy, Austria, nie? No to dopóki te dwa kraje tak nie wybiły się na, na, na peleton tego zamordyzmu, no to Francja była bardzo mocno obostrzeniowym krajem. Ona chyba pierwsza wprowadziła zasadę, że Ludzie bez preparatu i bez ym, opaski yy, nie bez opaski, tylko bez paszportu covidowego nie mogli normalnie zjeść w restauracji. Tam Francuzi protestowali i przynosili sobie własne jedzenie i jedli przed ogródkami restauracyjnymi, w których to ogródkach stosowa w których to restauracjach stosowano segregację, czyli bardzo silne obostrzenia. Jedna fala, drodzy Państwo, do przodu. Biorąc też pod uwagę, że Francja nie jest tak znowu dużo większym krajem od Polski, liczebnościowo oczywiście jest większa, ale nie znowu aż tak strasznie, y, że się tak wyrażę, większa, no to fakt, że tam w chwili obecnej mamy około 48 tysięcy nowych zakażeń dziennie, no to też bym tak powiedział, y, no. Do, do, do dziwnie, tak? A Francja bardzo mocno wyszczepiony kraj, drodzy państwo. Um, bardzo mocno. Słuchajcie, yy, pierwszą dawkę i to wszystko co teraz mówię to są dane Google'a. Trzeba wpisać na przykład Francja szczepienia i wyskoczy na stronie Google'a yy, dane o szczepieniach źródło Our World in Data. I tutaj z tego Our World in data widzimy, że pierwszą dawkę przyjęło 87,5% społeczeństwa yy, zaszczepieni pełną dawką, czy rozumiem dwiema dawkami lub jednym Johnsonem 70-80% i, a dawka przypominająca, czyli tak zwany boosterek 17,1% społeczeństwa, więc bardzo mocno wyszczepione społeczeństwo. Yy, bardzo podobnie wygląda Wielka Brytania. 76,2% pierwsza dawka, 69,5% druga dawka, czy tam pełne wyszczepienie, a boostera wzięło 33,6% społeczeństwa, e, mimo to no tam, e, no, we Francji to już się szykują na szóstą falę, a w Wielkiej Brytanii na takie cykliczne, co 3-6 miesięcy e, podawanie preparatu. E, też w Izraelu się szykują, w Izraelu się szykują e, powoli, ale Izrael, słuchajcie, tak wszystkim się wydawało, mnie też, okazuje się, że ja Popełniłem chyba małe faux pas, za co bardzo przepraszam. Jak wpiszecie Izrael szczepienia w, w Google, to też wam wyskoczą dane Our, Our World in Data. Um, źródło to jest na stronie głównej y, Google'a i okazuje się, że pierwszą dawkę przyjęło 69,5% społeczeństwa, pełną dawkę 62,8%, a y, boostera 44,7%. Czyli jeśli chodzi o pierwszą dawkę, niecałe 70% a na przykład a na przykład, a na przykład Francja to jest 77,5 więc więcej prawda znowu Francja dwie dawki ma 70 a Izrael dwie dawki ma 62 no tam z boosterem że się tak wyrażę Izrael wiedzie prym, ale to też nie jest tak, że, że, że ten kraj taki, tak bardzo odstaje, że, że tak dużo, ale zostawmy. Słuchajcie, a propos czwartej fali, to czwarta fala też w Polsce. Bardzo dziwna czwarta fala w Polsce jest. Słuchajcie, czwarta fala tłurzem jest. Na szczęście tłurzem jest pokryta. I słuchajcie, zaczęła się zwijać, to jest bardzo dobrze, zaczęła się zwijać, zaczęła uciekać, zanim weszły w życie nowe obostrzenia. Proszę Państwo, sprawdźcie sobie. Nowe obostrzenia, które w zeszłym tygodniu zapowiedział minister zdrowia niedzielski na konferencji prasowej w towarzystwie osób współistniejących, jednym z nich był wiceminister zdrowia. Te obostrzenia wchodzą w życie, drodzy Państwo, dopiero od środy, czyli od 15 lutego. Tymczasem wyraźny trend spadkowy o dużo procent przez kilka dni z rzędu, czyli to już jest ewidentne odwrócenie trendu, widzieliśmy już pod koniec zeszłego tygodnia. Czyli, drodzy Państwo, no tutaj widać no, bardzo ciekawa rzecz. Obostrzenia zadziałały przed ich wprowadzeniem, drodzy Państwo. Czyli wirus się zląkł. Wirus się zląkł, drodzy Państwo. Mimo wszystko minister nie traci moresu, nie zamierza tych obostrzeń odwoływać, skoro już spełniły swoją rolę i przeraziły wirusa, tylko będzie podobno jeszcze bardziej zamordyzm dokręcał, jeszcze bardziej obostrzenia będzie, drodzy Państwo, trzymał. Także to wszystko jest naprawdę powiedziałbym bardzo, bardzo ciekawe. Ach, i jeszcze na sam koniec, bo ktoś powie, że jeszcze paszporty, prawda? No bo pamiętamy te SMSy, które przychodziły od Ministerstwa Zdrowia. Ja ostatnio, zarówno tych, którzy przyjęli preparat, jak i tych, którzy nie przyjęli preparat, one wszystkie, nie wiem dlaczego, zupełnie nie rozumiem, kręciły się wokół paszportów, a nie wokół odporności. Jakbym ja taki SMS pisał, ja bym mówił: przyjmij preparat dla swojego dobra, dla swojego zdrowia, dla uzyskania odporności. Natomiast pan minister mówił, że w jednych SMS-ach pisał, że hmm, ci, którzy przyjmą preparat, nie podlegają. Obost, nie podlegają kwarantannie. A w drugich SMS-ach pisał, że dzięki temu można przedłużyć paszport. Ten covidowy. To, to takie niefajne. Ja, ja bym trochę inaczej to napisał, no ale ja nie jestem ministrem zdrowia. Być może dlatego, że się nie nadaje. Bo nie jestem w stanie tak specyficznie do Państwa mówić, bo potem zaraz się zaczynam śmiać. Drodzy Państwo, a propos też paszportów warto powiedzieć, bo zaczyna się generalny trend w skracaniu ważności paszportów. To drodzy Państwo, na przykład Dania, The Independent Denmark, czyli niepodległa Dania, ogłosiła na Twitterze za zarządem generalnie że tutaj szykuje się skrócenie ważności paszportów covidowych z 12 miesięcy na 7. I co też bardzo ważna informacja, to jest na zasadzie działania prawa wstecz, przynajmniej ja to tak rozumiem, gdyż po prostu jak już ktoś ma paszport, na przykład, nie wiem, wczoraj przyjął dawkę, która sprawia, że ten paszport jest przedłużony i myśli, że ma na 12 miesięcy paszport, nie na 7 miesięcy. Skrócone. Yy, także i prawdopodobnie to jeszcze będzie skracane, no bo to przecież, tak wiecie, no, dawka co 3 miesiące, albo co 6 miesięcy, a paszport na 6, na 7 miesięcy trochę długo, nie? Ktoś by sobie jeszcze nazbierał przez rok, na przykład, yy, paszportu na 4 lata. To by było takie, 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 oczywiście śmieszkuje, wiadomo, że one by były od rok od ostatniego, no ale tu widać, paszporty są skracane. Także, drodzy Państwo, robi się, powiedziałbym, Coraz ciekawiej. E, może zacznijmy sobie czytać media źródłowe. Może najpierw przeczytajmy o Francji. Francja biedna, biedna, no, robi co może, tych obostrzeń nawprowadzali tyle, byli prokursorami, no i mają na razie jedną, jedną falę więcej. I już słuchajcie, spodziewają się fali kolejnej, szóstej. I tutaj jest artykuł z Radia Z pana Błażeja. Makarewicza pod tytułem Eksperci wskazują, kiedy uderzy szósta fala koronawirusa napędzana omikronem. Szósta fala epidemii koronawirusa uderzy we Francji w styczniu. Drodzy Państwo, naprawdę biedni Francuzi. Drodzy Państwo, styczeń jest za dwa tygodnie. No, dwa tygodnie i parę dni. A tutaj widzę, że ta, ta aktualna raz, dwa, trzy, pi piąta fala. Oni są jedną falę do przodu. Że ta piąta fala koronawirusa. W grudniu, drodzy Państwo, to tak no, nie chcę odpuścić. No. To jest z tego wykresu wcale nie wynika, żeby ona miała się łamać i już tak opadać. Historycznie, drodzy Państwo, historycznie już powinna, bo w grudniu, w grudniu zeszłego roku o tej porze to byli na takim. Między falu, że się tak wyrażę, między drugą a trzecią falę, i rzeczywiście druga fala, yy, znaczy yy, trzecia fala, zaczęła im się rzeczywiście już tam w styczniu, koło 13 stycznia. Ta wygląda na to, że jest przesunięta, podobnie jak u nas, że, yy, że, że będzie trwać dłużej. No to, drodzy państwo, no to jak tak to wyjdzie, to oni płynnie z piątej fali przejdą w szóstą. Byle by mi się te fale, kurde, nie, nie nałożyły, bo będzie taki efekt, jak jak czasem na Bałtyku, jak się nałoży jedna fala na drugą i powstaje taka wielka mega fala. I pytanie, co oni wtedy biedni zrobią. Bo tam już za bardzo większych obostrzeń nie da się nałożyć. Także, także, tak, także bidulki, bidulki. Eee, także tak, 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 to, że bardzo współczuję narodowi francuskiemu. Eee, mu. Eee, I sobie właśnie poczytajmy o tym już w styczniu. Szósta fala epidemii koronawirusa uderzy we Francji w styczniu. Zapowiedział, doktr, zapowiedział dyrektor grupy paryskich szpitali AP-HP Martin Hirsch. Yy, w jego ocenie, kolejna fala będzie napędzana przez bardziej zaraźliwy wariant Omikron. Szósta, ale swoją drogą, jakie to jest określenie że napędzana i tak dalej to takie, takie trochę nie ja wiem, jak się cieszyli to takie jakieś dziwne nie. Nie, nie widzę takiego smutku. Nie, widzę, nie, 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 nie czytam. Może to dlatego, że tekst pisany ma problemy z przekazaniem emocji, ale no, no nie widzę tego smutku. Nie, nie odbieram go jakoś tak. Ech, tak. Ech, szósta fala koronawirusa prawdopodobnie uderzy we w styczniu. Styczniu. W styczniu uważa dyrektor grupy paryskiej szpitali AP-HP Martin Hirsch. Francja wciąż znajduje się w, w środku piątej fali, dobrze słyszeliście, piątej, tak jak powiedziałem wcześniej, my mamy dopiero czwartą, zachorowań wywoły, wywołanych przez wariant Delta koronawirusa, ale w styczniu nadejdzie kolejny szczyt infekcji napędzany wariantem Omikron, zapowiedział Hirsch. W ostatnim tygodniu każdego dnia we Francji e, wykrywano średnio 48 tysięcy nowych infekcji. Na e, początku listopada ten wskaźnik e, wynosił mniej niż 10 tysięcy i od tego czasu nieustannie rośnie, wynika z zestawienia agencji Reutera. Podobną liczbę zakażeń notowano w tym kraju tylko podczas drugiej fali. Epidemii jesienią 2021 roku. Weryfikujemy dane na Google Glach. No, drodzy Państwo, no z grubsza tak. Mhm. Nadchodzi szósta fala, przy czym ta druga była taka bardziej smukła, Ona szybko weszła, na duże poziomy i szybko padła. A ta fala, a ta fala, która była. Ta trzecia to była taka bardzo, bardzo rozwleczona, że się tak wyrażę. I ona trwała. Trwała w zasadzie tak długo, jak w Polsce trzecia. Ona tak w zasadzie do maja trwała. Lecimy dalej, żeby tam te inne ciekawe rzeczy też sobie poczytać. W niedzielę 12 grudnia premier Wielkiej Brytanii ogłosił tak, to, to Wielka Brytania, tak, ale, ale tutaj mówimy o Francji, słuchajcie, tutaj mówimy na razie o Francji. Eee... I teraz w tym samym artykule nagle wyskakuje nam, słuchajcie, Wielka Brytania. W niedzielę 12 grudnia premier Wielkiej Brytanii ogłosił, że na wyspy nadchodzi wielka fala zakażeń koronawirusem związanym z wariantem Omikron. Dodał, że do powstrzymania jej nie wystarczy zaszczepienie dwiema dawkami szczepionki przeciwko COVID-19 i wezwał do przyjęcia dawki przypominającej. Niestety tak, Omikron powoduje hospitalizację i niestety... Potwierdzono, że co najmniej jeden pacjent z omikronem zmarł, powiedział Boris Johnson przy okazji wizyty w punkcie szczepień w Londynie. Więc myślę, że musimy zostawić na boku ideę, że jest to w jakiś sposób łagodniejsza wersja wirusa i po prostu uznać. Uznać samo tempo w jakim się on rozprzestrzenia lokalnie. Najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić, jest przyjęcie dawki przypominającej dodał. No i tutaj dalej są dane w Polsce. W Polsce ostatniej doby zaka, yy, zakaże. No i tutaj są dane z Polski, ehm, drodzy Państwo. No to może sobie teraz przeczytajmy właśnie o tym kolejnym wariancie, no bo teraz jest będzie szósta fala we Francji, no a tutaj potencjalny kandydat do fali siódmej już. Francja i to jest artykuł znowu na wirtualnej Polsce: Pan Maciej Zubel. Francja odkryto nowy wariant koronawirusa. Omikron to nie koniec. Walka z czwartą falą koronawirusa staje się coraz trudniejsza. Tutaj mówimy o czwartej fali oczywiście w Polsce, bo we Francji, czego być może ten pan nie dopatrzył, już jest piąta. Niedługo po tym, jak pojawił się omikron, we Francji odkryto już kolejną mutację. Na razie nie wiadomo, czy najnowszy wariant jest bardziej zaraźliwy od pozostałych. Trwają badania. I tutaj ja jako jastowic bez jakichkolwiek zdolności telepatycznych i jasnowidzenia mówię, to pewno. Yhm. Odkrycia yhm, dokonano w klinice Ichu. Terence w Marsylii, prowadzonej przez uznanego eksperta w dziedzinie wirusologii, profesora Didiera Roulta Z uwagi na miejsce, w którym go wykryto, nowy wariant otrzymał nazwę IHU! IHU! Tak się nazywa. IHU! IHU! Z kolei w bazie GISAID... Globalna baza danych o wirusach. mutacja otrzymała numer B.1.640.2. I chuuu! Został wykryty u pacjentów pochodzących z miasteczka Fort leżącego około 100 km od na północ od Marsylii. Nowy wariant wciąż wymaga dokładnego go zbadania. Na razie nie wiadomo na ile jest on groźny, zwłaszcza w porównaniu z poprzednimi mutacjami. Nie wiadomo też jakie grupy osób są najbardziej narażone na zakażenie nowym wariantem. Ministerstwo Zdrowia upublikowało nowe dane epidemiczne i tutaj, tutaj są już te polskie, bo to zawsze sobie dodają. Także, drodzy Państwo, we Francji już tutaj zapowiadają szóstą falę i to całkiem niedługo, bo za miesiąc mniej więcej. A w Wielkiej Brytanii, drodzy Państwo, z jednej strony pan Boris Johnson mówi, cytuję: Musicie zmusić się do tego ostatniego wysiłku. A z drugiej strony, tam Departament Skarbu, czy odpowiednik naszego Departamentu Finansu, przygotowuje się na to, że będzie musiał wydać kupę Forsy na nowe preparaty, które będą podawane ludziom co 3 do 6 miesięcy. Powiem Wam szczerze, że mam takie vu z tymi billboardami, które stały w Polsce w wakacje z napisem: Ostatnia prosta. Ja wtedy mówiłem, nie? Ostatnia prosta, prosto w ścianę. Pomyliłem się? No nie pomyliłem się. Mówiłem też, że ostatnia prosta prosto w czwartą falę. Też się nie myliłem. I tutaj e, wirtualna polska, pan Bartosz Kołodziejczyk. Czy to jest ten pan Bartosz Kołodziejczyk, co ja to myślę, że to on. Nie ma zdjęcia, szczerze mówię, a po a po pod nazwisku nie poznam. Omikron w Wielkiej Brytanii. Boris Johnson wprost o niepokoju. Premier apeluje. Omikron objawia się u coraz większej liczby osób w Wielkiej Brytanii. W związku z nowym wariantem koronawirusa Boris Johnson wygłosił orędzie do narodu dotyczące trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19. Musicie zmusić się do tego ostatniego wysiłku. Zaszczepcie się teraz, yy, wzywał polityk. Omikron stwierdzany jest u coraz większej liczby mieszkańców w związku z pandemią koronawirusa. Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson wygłosił w niedzielę 12 grudnia specjalne orędzie do narodu. Omikron w Wielkiej Brytanii, Boris Johnson apeluje. Jako pierwsi wprowadziliśmy kampanię szczepień przeciwko koronawirusowi. Myślę, że Izraelczycy byli pierwsi. Jako pierwsi wprowadziliśmy też trzecią dawkę szczepienia przeciwko COVID-19. Znowu mi się wydaje, że Izrael był pierwszy. Ale może się mylę. Dziś, ale mi się wydaje, że nie. Dziś muszę jednak powiedzieć Wam więcej o wariancie Omikron. Powiedział. Premier Boris Johnson. Jak zaznaczył premier Wielkiej Brytanii, mutacja koronawirusa jest znacznie bardziej zakaźna, a liczba przypadków zakażeń na terenie królestwa rośnie. Johnson przyznał, że ta sytuacja go niepokoi. Na szczęście, zwrócił uwagę, na razie nic nie mówią o zjadliwości. I żeby nie było wątpliwości, ja nie bagatelizuję koronawirusa. Broń Boże, sam nie mało nie zabił. Zwracam tylko uwagę, że są, jest wiele innych chorób i niektóre. Są dużo bardziej śmiertelne, jak na przykład rak albo, albo wieńcówka i wiele innych tego typu rzeczy. Natomiast broń Boże, nie bagatelizuję. Natomiast zwracam, drodzy Państwo, Waszą uwagę na bardzo prostą rzecz, że choroba ma dwa parametry. Tak z grubsza. Oczywiście ma więcej parametrów, ale dwa są takie bardzo ważne. Zaka... Mówię o korbach zakaźnych. Z... Zaraźliwość i zjadliwość. Zaraźliwość, czyli jak szybko się rozprzestrzenia, zjadliwość, czyli jak wielkie spustoszenie robi. Jedną z chorób, która jest przeraźliwie zaraźliwa, rozprzestrzenia się jak cholera, jest przeziębienie. Przeziębienie jest straszliwie zaraźliwe, ale na szczęście przeziębienie nie jest groźne, bo ma niską zjadliwość, czyli dość łatwo się tym cholerstwem zarazić. Ale na szczęście poza osobami bardzo bardzo osłabionymi nie stanowi większego zagrożenia. No chyba że ktoś tak jak ja, na przykład pracuje głosem i ma wiecznie przez to tutaj zatoki, zajęte inne tego typu rzeczy i gada jakby sobie korek w nos wsadził. No ale tak generalnie nie. Także jest szansa, drodzy państwo. Oby tak było, tego jeszcze nie wiemy, potrzebujemy więcej danych, ale na razie można być dobrej myśli, że mikron co prawda, będzie bardzo zaraźliwy, ale nie będzie bardzo zjadliwy. Oczywiście to nie znaczy, że należy go bagatelizować, tylko yy, no, trzeba mieć nadzieję, prawda? Um, trzeba mieć, drodzy państwo, nadzieję. Oni tutaj na szczęście na razie jeszcze nie mówią nic o zjadliwości. Ech. Tak. Jak zaznaczył premier Wielkiej Brytanii, mutacja koronawirusa jest znacznie bardziej zakaźna, czyli zaraźliwa, a liczba przypadków zakażenia na terenie królestwa rośnie. Johnson przyznał, że ta sytuacja go niepokoi. Obawiam się, że w naszej walce z nowym wariantem omikronem stoimy teraz w obliczu zagrożenia i musimy pilnie wzmocnić nasz mur ochronny szczepionkami. Aby zapewnić bezpieczeństwo naszemu naszym przyjaciołom i bliskim, mówił Johnson. A co z bezpieczeństwem zapewnionym sobie? Jak dodał, premier Wielkiej Brytanii nie ma wątpliwości, że państwo zaczyna zmagać się z falą zakażeń nowym wariantem koronawirusa, przed którym nie chronią już dwie dawki szczepionki. Jest jednak nadzieja. Naukowcy dowodzą, że trzecia dawka szczepionki przeciwko koronawirusowi może znacznie zmniejszyć ryzyko zakażenia omikronem. Musimy więc zaszczepić się już teraz, wezwał Boris Johnson. Omikron w Wielkiej Brytanii po trzeciej dawce Johnson, o trzeciej dawce szczepionki. Musicie zmusić się do tego ostatniego wysiłku. Ostatniego. Ostatniego. Przepraszam. Nie wybraczono mi się tak wiele razy powiedziało: Zaszczepcie się teraz, apelował premier Wielkiej Brytanii. Jak dodał polityk, każdy mieszkaniec z wysp powyżej 18 roku życia będzie miał swoją szansę na przyjęcie trzeciej dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi jeszcze przed końcem 2021 roku. Będzie wymagało to wielkiego wysiłku. Jednak, jeżeli nie zrobimy tego teraz, jeżeli nie zaszczepimy się trzecią dawką szczepionki, to fala zakażeń omikronem może rozpędzić się bardzo, tak bardzo, że wizyty w szpitalach czy też leczenie nowotworowe będą jeszcze bardziej utrudnione. Tłumaczył Boris Johnson. Jak poinformował w niedzielę Wielka Brytania podnosi poziom zagrożenia epidemicznego do, czwarte, do czwartego. Drugiego najwyższego w skali. Oznacza to, że koronawirus jest w powszechnym obiegu, zaś poziom transmisji wirusa jest wysoki lub rośnie wykładniczo. Omikron w Wielkiej, w Wielkiej Brytanii zakażeń przybywa. Jak informowaliśmy w, w, w wirtualnej Polsce, już u 3381 osób na terenie Wielkiej Brytanii potwierdzono zakażenie nowym wariantem koronawirusa, omikronem. Tylko ostatniej doby w Wielkiej Brytanii stwierdzono aż 1239 nowych zakażeń tą mutacją. Dodatkowo pojawiają się pierwsze hospitalizacje po stwierdzeniu zakażeniu Omikronem. W Afryce chyba też były, ale ale lekko przychodzi. Mam nadzieję, że te hospitalizacje to mimo wszystko będą lekkie. W związku z pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa od piątku 10 grudnia w Wielkiej Brytanii obowiązują nowe obostrzenia. Kolejne wejdą w życie już w poniedziałek i środy 15 grudnia. Przywrócony został już m.in. nakaz noszenia maseczek w większości zamkniętych przestrzeni publicznych. Wielka Brytania będzie też naciskała na pracę zdalną, a obowiązkowe staną się certyfikaty COVID-owe, które będą warunkiem wejścia do klubów nocnych oraz na imprezy masowe. Czyli e, Boris Johnson chyba szukał ludzi, bo Boris Johnson zarzekał się, że nie będzie certyfikatów covidowych, ale to i tak lepszy jest od premiera chyba niestety prezydenta Dudy, który obiecywał, że nie będą obowiązkowe. A już zapowiedziano, że będą obowiązkowe, co prawda, dla, na razie dla trzech grup społecznych, ale obowiązkowe dla trzech grup społecznych to cały czas obowiązkowe. I tam to jest tak, że nie przyjmiesz preparatu, to wypad z zawodu. Co mnie jako pacjenta bardzo martwi, bo yy, boję się na przykład, że część lekarzy powie wypad. I ja cały czas chciałbym się spytać, o co chodzi, dlaczego yy, rząd. Mówił, że w Bedycy tak wszyscy chcieli przyjąć, a teraz ich zmusza. Czy rząd wtedy kłamał? Czy teraz, na przykład, rząd dziwnie się zachowuje i zmusza tych, którzy przyjęli z własnej woli, z własnej inicjatywy? Dziwne to, nie rozumiem tego. Ja, ja chciałbym ufać rządowi, dlaczego rząd się tak zachowuje, że mi to utrudnia. Ehm, także tutaj mamy te dwa artykuliki, no to dobra, no to teraz z Johnson mówi o tym, żeby się tam ten ostatni wysiłek, ostatni wysiłek, no to teraz drodzy Państwo, um, The Times, The Times, The Times, y, The Times y, Wielkobrytaniowy Times, że się tak wyrażę. Y, opieka społeczna y, może zapłacić za niekończący się program boosterów. To jest oczywiście tłumaczenie na język polski. Słuchajcie, niekończący się. To jest tytuł artykułu w The Sunday Times brytyjskim. Po angielsku to brzmi, drodzy Państwo: Social care levy could pay for endless booster program. Nowy wariant, COVID, zmusił Ministerstwo Skarbu do ponownej oceny wydatków. I znalezienia 5 miliardów funtów na częste doładowania szczepionek, czyli boostery. Drodzy Państwo, przy obecnym kursie, ile tam jest kurs funta? Kurs funta. Drodzy Państwo, funta jest 5,40, czyli szybciutko na kalkulatorek sobie wskoczymy. 5,40. 5,40, drodzy Państwo, cyk 5,40 razy 5 milionów. E, to jest, proszę Państwa, bagatela. Milionów, miliardów, miliardów. To jest bagatela 27 miliardów złotych. Nawet jeśli uznać, że w Polsce będzie to połowa, no to to jest jakieś 14 miliardów złotych, bo tam było 5 miliardów funtów. 14 miliardów funtów, kurde drogo, nie? Jak na kraj, y, w którym to jest tak, chyba połowa programu 500 plus rocznego. Kupa Force. Rysi Sunak, Rysi Sunak może zostać zmuszony do wykorzystania nowej opłaty na opiekę zdrowotną i socjalną w celu sfinansowania stałego programu szczepionek, słowo klucz stałego, programu szczepionek przeciw COVID-19 o wartości 5 miliardów funtów rocznie, oczywiście rocznie. Drodzy Państwo, czy już tutaj wchodzimy w pieniądze, że biedni Brytyjczycy będą musieli płacić większe podatki i nie żałujcie Brytyjczyków, my też będziemy musieli płacić. Większe podatki. Wiadomo, że to co darmowe kosztuje najwięcej. Kanclerz został ostrzeżony, że e, wcześniejsze założenia dotyczące koronawirusa muszą zostać e, obalone. Po pojawieniu się w wysoce zakaźnego wariantu Omikron, który yy, wydaje się być bardziej odporny na szczepionki. Ostatni kryzys skłonił ministerstwo skarbu do opracowania planów sfinansowania programu wspomagającego, w ramach którego dorośli będą otrzymywali szczepienie co 3 do 6 miesięcy, prawdopodobnie bezterminowo. Jeśli nadal będą się pojawiać niebezpieczne. Mutacje. Zrozumiałe jest, że składka na opiekę zdrowotną i socjalną, która będzie, która będzie podnosić 12, podnosi 12 miliardów funtów rocznie na NHS i opiekę społeczną dla dorosłych, początkowo poprzez podwyżkę ubezpieczenia społecznego od kwietnia, zostanie naliczona na opłacenie. Jakiegokolwiek programu boosterów. Dochody zostały przeznaczone na skrócenie list oczekujących, a następnie sfinansowanie reform opieki społecznej, ale już teraz e, istnieje akceptacja, że część z nich pójdzie w kierunku trwałej reakcji na pandemię, w tym szczepień, testów NHS i śledzenia. Oraz nowego zabezpieczenia zdrowotnego go, go, agen przez agencję. Program wzmacniający, czyli program boosterów, będzie dalej pochłaniał pieniądze. Wariant Omicron stanowi obecnie 8,5% przypadków w Wielkiej Brytanii. Jego szybkie rozpowszechnianie się skłoniło Downing Street w zeszłym tygodniu do zastosowania planu B z y Poradni dotyczących pracy yy, z poradami dotyczącymi pracy w domu i obowiązkowymi maseczkami na twarzy w teatrach, kinach i kościołach. We wtorek yy, posłowie będą głosować nad paszportami szczepionkowymi dla klubów nocnych i dużych obiektów. To już chyba przegłosowali, tak mi się wydaje. Inform, albo może Bory Johnson to dopiero zapowiedział, chyba jednak przegłosowali. Informacje udostępnione Ministerstwu Skarbu sugerują, że COVID będzie znacznie bardziej dominującą cechą naszego życia niż sądziliśmy, co spowodowało ponowną ocenę jego wydatków. Wszyscy naukowcy ja? yy, powiedzieli, że szczepionki będą oznaczać, że jeśli w do, w, że jesteś w domu i suchy, więc wydaj miliardy na Szczepionki. Ja tylko czytam, słuchajcie. Co zrobiliśmy? E, powiedział e, powiedział o, źródło te, tej gazety w Ministerstwie Skarbu, ale jeśli to się zmieniło i to jest w, zas w zasadzie życie, uważa się, że co 3 do 6 miesięcy pojawia się kolejny z nich i wszyscy cofamy się. Źródło dodało. Jeśli wszyscy, wszystkie założenia uległy zmianie. I wygląda na to, że uległy, że uległy zmianie dość szybko. Dochodzisz do 4 miliardów lub 5 miliardów funtów rocznie, a to tylko na szczepienia i dopalacze. W tym miesiącu rząd podpisał kontrakty na zakup kolejnych 114 milionów dawek szczepionek na lata 2022-2023. Said Jawid. Sekretarz zdrowia powiedział, że te transakcje, 60 milionów dodatkowych dawek szczepionki Moderna i 54 miliardów Pfizer-BioNTech, kupią czas przeciwko koronawirusowi. Ale co w tym czasie ma się pojawić? Bo jeszcze tak niedawno mówiono o leku na koronawirusa Pfizerowym, który miał wejść w styczniu. I cisza. A pamiętacie sam minister zdrowia Niedzielski o tym mówił. Według niektórych szacunków rząd został już zmuszony do wydania do 410 miliardów funtów na COVID, około 6200 funtów na osobę. W rezultacie przewiduje się, że, obciążenie że obciążenia podatkowe wzrosną do najwyższego poziomu od lat 50. Sunak jest pierwszym kanclerzem, który podniósł podatek od osób. Prawnych od czasu Denisa Haleja z Partii Pracy w roku 1974. Sunak już wcześniej wskazywał na swoją determinację, by po pandemii zrzucić swoją reputację jako kanclerza wysokiego. Wysokich podatków i wysokich wydatków. W zeszłym tygodniu bliskie mu źródła powiedziały, że przygotowuje się do obniżenia podatku dochodowego o dwa pensy na funcie lub do obniżenia stawek VAT przed kolejnymi wyborami. Źródła w Ministerstwie Skarbu czy Departamencie skarbu stwierdziło, że Sunak nadal uważa, że absolutnie słuszne jest próba obniżenia podatku w tym w, te, w tej kadencji parlamentu. Jednak y, ich źródło dodało: Oczywiście nie jest wspaniale, jeśli musimy zacząć wydawać dużo więcej pieniędzy na COVID-19. Zmniejszenie obniżek podatków byłoby y, policzone nieby. Politycznie niebezpieczne, ponieważ wielu posłów i wyborców, Torysów, opowiada się za mniejszym stanem i jest wściekłych z powodu obciążenia wydatkami covid -a. Także, drodzy Państwo, nie miejcie złudzeń, że w Polsce też będą wyższe podatki, ponieważ podatków dochodowych nie bardzo da się już ruszyć, VAT-u nie bardzo da się już ruszyć, to zobaczycie, drodzy Państwo, że będą podatki majątkowe. Także, jak coś masz w Polsce, to trzymaj się za kieszeń, niedługo mogą ci zabrać. I źródło zbliżone do. oczywiście prowadzą podatki takie, że sam oddasz. E, źródło zbliżone do Sunaka e, powiedziało: e, Ministerstwo Skarbu analizuje teraz liczby, ale kiedy e, skończymy, e, jeśli będziemy robić e, boostery w tym tempie przez cały czas, na, e, e, to prawdopodobnie skończy się to blisko. Grosza na podatek dochodowy to ogranicza możliwość obniżenia podatków, lub oznacza, że nie możemy tego zrobić. No i to tyle, moi kochani. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. W zasadzie nie wiem, jak to do końca skomentować, więc po prostu przedstawiłem fakty, a może komentarz dzisiaj we własnym zakresie, bo mi ręce, drodzy Państwo, opadają. Trzymajcie się. Do zobaczenia. pas